Dobry wieczór Państwu, witam bardzo serdecznie. W dalszym ciągu nazywam się Olga Dubińska. Pracuję na transatlantyce na Uniwersytecie Gdańskim. Ja tylko zrobię króciusieńkie wprowadzenie, bo to jest takie dla nas duże święto. Cieszę się, że Państwo w tym święcie będziecie z nami uczestniczyć. Będziemy rozmawiać o Anne Carson, wspaniałej poetce. W formule takiej trochę przygotowanej, trochę też spontanicznej, ale zanim oddam głos Anne Carson i dr Żęglewskiej, naszej prowadzącej, przedstawię Państwu wszystkich tutaj naszych uczestników. Zacznę właśnie od Kasi, bo zrobiliśmy taki zestaw polonistki anglistki. Kasia jest polonistką, ale pracuje w Zakładzie Teatru, Dramatu i Filmu i jest też przede wszystkim od teatru, prawda? Wspaniałą czytelniczką, ale zawodowo tak jak najbardziej od teatru, od historii teatru. Ale wspaniałą czytelniczką, bardzo wrażliwą czytelniczką literatury. Drugą osobą tutaj po kolei jest pan Artur Rogoś, wydawca. Pozwolił mi przedstawić się też jako polonista z wykształcenia po negocjacjach, ale wydawca twórca i twórca, współtwórca razem z panią Agnieszką Ogonowską Słów na wybiegu, wydawnictwa, które wydało tę książkę Anne Carson, Piękno męża. Obok mamy panią profesor Ewę Graczyk. Ja bym powiedziała tak. Czołową specjalistkę, przedstawicielkę feminizmu, myśli feministycznej. Jesteśmy bardzo dumni, że pani profesor pracuje na Uniwersytecie Gdańskim, bo jako pierwsza tutaj tak naprawdę umocniłaś ten nurt myślenia feministycznego. Zatem świetna polonista, autorka świetnej książki o Gombrowiczu. Czy ja mogę mówić o osobach tak pełnych, że są czyimiś uczniami czy uczennicami? Bo jednak poczuwasz się trochę do profesorianiem, tak jak więc ma też związki z legendą polonistyki i w ogóle Uniwersytetu Gdańskiego, czyli profesor Marią Janion, ale tak na marginesie powiem, że jest tak znaczącą feministką, że nacjonaliści organizują polowania z nagonką na profesor Gdańskiego. Także szanujcie, chcecie. I tutaj obok mnie bezpośrednio... Jestem podejrzana. Miałam składać odciski palców na policji. Tę część naszego spotkania dedykujemy tym, którzy do tego doprowadzili. I pani profesor Monika Szuba, anglistka dla równowagi, tłumaczka również, znakomita badaczka literatury anglojęzycznej, specjalizuje się w szkockiej, prawda? Ale nie tylko w szkockiej, we współczesnej literaturze anglojęzycznej i też tłumaczka, bo też tłumaczy poezję. I żeby samą siebie przedstawić, to ja. Ja proszę Anne Carson. Dziękuję bardzo. Odejdę z Kasią. Tak, myślę, że ograniczenie się do to ja przetłumaczyłam Carson jest zabiegiem bardzo minimalistycznym, ponieważ tych rzeczy przetłumaczonych przez profesor Kubińską jest bardzo dużo i zwykle to jest bardzo ważna literatura, teksty teoretyczne. Natomiast przechodząc do głównej bohaterki naszego spotkania, czyli do Anne Carson, wydaje mi się, że jest zasadne powiedzenie kilku słów wprowadzenia, bo nie jest to szeroko jeszcze przynajmniej rozpoznawana w Polsce postać, co jest dużym zaskoczeniem, bo to dojrzała, ale tak naprawdę jeszcze chyba nie znalazła tak szerokiego oddźwięku w Polsce, na jaki zasługuje. Anne Carson urodziła się w Toronto w 50 roku. Jest poetką, eseistką, tłumaczką, tłumaczy z greki i autorką, i też wykładowczynią nauczającą greki. W jakimś artykule jej poświęconym znalazłam takie określenie, że zwykle o Carson się mówi jako o poetce, ale w zasadzie nikt nie jest zadowolony z tego określenia, bo jej czytelnicy uważają, że jest kimś znacznie więcej niż poetką, jej krytycy uważają, że jest kimś znacznie mniej niż poetką, natomiast ona sama też uważa, że się nie mieści w tej formule i myślę, że
ogólnie o Ann Carson można powiedzieć, że nie mieści się w formułach i w różnych rubrykach, schematach i tyle. Prywatnie jest córką pracownika banku, co sprawiło, że bardzo dużo w młodości podróżowała. Ostatecznie jeszcze w szkole średniej za sprawą poznanego nauczyciela łaciny zaczęła studiować grekę i podobno uczyła się początkowo w czasie przerw na lunch w trakcie szkoły. No i później skończyła pierwszy etap studiów, drugi, napisała doktorat i dalej się rozwijała w zakresie studiów starożytnych. Przy czym wykładała na wielu uniwersytetach i w Kanadzie, i w Stanach Zjednoczonych, i także była w Europie, w Szkocji, patrzę na Monikę Szubę, w Szkocji studiowała na University of St. Andrews. Studiowała tam grecką poezję. Jeśli chodzi o książki, bo myślę, że to jest pora, żeby do nich w końcu przejść, to na język polski przetłumaczono dotąd 3. Ja akurat te moje egzemplarze może pozwolę sobie puścić tutaj na salę, żeby mogli Państwo też się im przyjrzeć. Pierwsza książka Carson przetłumaczona na polski to Słodko-gorzki Eros. Pierwodruk miał miejsce w 1986 roku, to nasze tłumaczenie przyszło troszeczkę później. Tę książkę tłumaczyła Renata Lis. Co proszę. Druga to autobiografia Czerwonego. W języku angielskim już jest też następna część tego utworu. Powiem tak bezpiecznie, bo patrzę na literaturoznawczyni, tak się wewnętrznie napinam. W związku z czym autobiografia Czerwonego, ta pierwsza, ta pierwsza część serii. Ann Carson określa ją mianem powieści wierszy. Myślę, że to jest bezpieczne określenie, którego możemy się trzymać. No i właśnie Piękno męża, które dzięki wydawnictwu słowa na biegu reprezentowanym przez wydawcę Artura Rogosia ukazało się niedawno, bo w październiku bodajże. W sierpniu? No to już się. Na końcu się. No o szczegóły będę dopytywać. 6.09. No właśnie, bo to już nie mogę. Dobrze, i część trzecia, przepraszam, zarzucam. Natomiast tym, o czym nie powiedziałam, bo tak podejrzewam, że więcej o książkach Carson dowiemy się w trakcie rozmowy, zwłaszcza o tych nieprzetłumaczonych jeszcze na polski. Wszak mamy tu dwie specjalistki. Natomiast muszę wspomnieć też o przekładach, bo to jest bardzo ważny element pracy Carson. Tłumaczyła utwory Safony, tłumaczyła Eurypidesa, tłumaczyła Aeschylosa i Sofoklesa. Co więcej, i tutaj niestety nie miałam okazji zobaczyć żadnego z tych występów, ale na jakimś etapie też Carson zaczęła na bazie swoich tekstów tworzyć takie przedstawienia sceniczne z zapraszanymi do współpracy twórcami. I przechodząc już może powoli do rozmowy, chciałabym zacząć od takiego pytania paradoksalnie bardzo prostego, to znaczy co w twórczości Carson, w szczególności w Pięknu męża, ale naturalnie można się odwoływać również do innych utworów, co wam się wydało najistotniejsze, najbardziej poruszające, dotykające w jakiś sposób, dając Państwu chwilę na zebranie myśli, może powiem, że to, bo mamy mówić wszak o swoich doświadczeniach czytelniczych, to moje jest takie, że mnie chyba dotyka najbardziej sama postać Carson. Znaczy to, że właśnie bardzo trudno ją przyporządkować jednoznacznie i wydaje mi się, że dokłada też starań, żeby tym przyporządkowaniem się wymykać. Tutaj może warto powiedzieć, że ja ją przedstawiałam przez dobrych kilka minut, natomiast sama Carson na okładkach swoich książek pilnuje, żeby w biogramie oficjalnym znalazły się tak naprawdę dwa zdania. Tak? Ann Carson urodziła się w Kanadzie,
było pierwsze i drugie, pracuję jako wykładowczyni starożytnych Greki. I to właściwie są wszystkie oficjalne informacje. Jak została przedstawiona tłumaczka piękna męża, polecam, żeby Państwo sobie sprawdzili. Natomiast wracając do Carson, to chociażby Renatalis, czyli autorka jednego z przekładów, mówiła o Carson, że zyskała sławę, jakiej zwykle nie zyskują profesorki starożytnych literatur i też trudno się temu zaprzeczyć. Natomiast mi się wydaje, że takie określenie unorthodox byłoby tutaj najbardziej na miejscu. Tłumaczone jako niekonwencjonalny, nieszablonowy, jako taka forma działania poza oczekiwaniami i poza konwencjami. I to widać zarówno w twórczości Carson, w tej formie awangardowej tak naprawdę w każdym chyba calu. Tutaj mieliśmy przykład powieści wierszem, z kolei Piękno męża, to esej poetycki w 29 tankach, bo taki jest pewny podtytuł. Więc i w twórczości zdaje się Carson wymykać kategorią, ale też chyba ta niechęć do etykiet sięga znacznie szerzej. Mam nadzieję, że o tym porozmawiamy. Więc już oddając Państwu głos, chciałabym zapytać raz jeszcze, co Was najbardziej poruszy. Ale też obiecę, nie dopełniłam obowiązku. Też obiecać, że będziemy mogli wysłuchać też tych wierszy bezpośrednio w wykonaniu pani Justyny Bartoszewicz, która zechciała przyjąć nasze zaproszenie, znakomita aktorka Teatru Wybrzeża, więc wybrzmią też te wiersze w świetnej interpretacji, więc to myślę też będzie musiał być. Tak, miałam być tajemnicą i tylko to krzesło tak, to ta tajemnica, która jest wyświetlona. To ta tajemnica, która jest wyświetlona. Więc ten tekst tam też takiej wyprzymał właśnie odsłonie, czyli w czytaniu aktorskim, co jest strasznie ważne, prawda, czy tam myśleniu o tekstach. To tyle tytułem jeszcze wprowadzenie. Kasia, kogo bierzesz pierwszego do tablicy? Myślę, że sprawcę całego tego zamieszania, wyjątkowo to nie będzie profesor Graczyk. Także ciebie obu. Dziękuję, to teraz ja zostawię ten odcisk palców. Ja w ogóle, wiecie Państwo, ja tak stosunkowo niedawno trafiłam na Carson, bo mniej więcej 10 lat temu, a więc teraz z takim zastudzeniem o tym mówię, ale zajmowałam się renesansem i piśmiennictwem przez to renesansowe i ona mi gdzieś tam umknęła. I przyznam szczerze, że kiedy zaczęłam ją czytać, to miałam takie poczucie, Państwo pewnie też to znacie, bo też czasami Państwu na zajęciach mówię, że jak trafimy na lekturę, trafimy na tekst, w którym mamy poczucie, że wcześniej nie żyliśmy. Że to jest tekst, to w ogóle niemożliwe, że wcześniej istniało, nie mając tego tekstu. Teraz się czuję bardziej komfortna. Jak trafiłam na Carson, to miałam takie poczucie, że to jest pisarka tak błyskotliwa, a jednocześnie nie rapatująca swoją błyskotliwością, tylko tak dobrze pisząca i dobrze myśląca, prawda? I tak zaskakująca nas tymi swoimi skojarzeniami. Umiejętnie posługująca się tym wysokim C i odniesieniami do kultury, że to jest niemożliwe, że ona w Polsce nie jest najbardziej popularną autorką. I miałam taki zamysł, że ja będę tą pierwszą, która ją to przyprowadzi. Nawet w 2017 roku, jak ostatnio sprawdzałam, wygłosiłam wykład na Uniwersytecie Opolskim o tym, że Carson trzeba tłumaczyć i trzeba poznawać. I to było złe, żeby tak zdradzać, bo jestem trzecia, ponieważ konkurencja już zdążyła ją wydać, ale okazuje się, że nas miłośników Carson jest więcej w Polsce i że to faktycznie jest nazwisko, które i twórczość, która się wymyka się etykietką. I to jest dla mnie coś bardzo znaczącego. Jak wybrzmią te teksty, to zobaczycie Państwo, jak ona potrafi wysokie z niskim, jak ona potrafi świetnie, bo właśnie specjalistka od starożytnej Greki, literatury greckiej, czy od łaciny klasycznej, jak ona potrafi tych bohaterów nam tutaj przyprowadzić pod rękę i przedstawić jako swoich najlepszych przyjaciół. To jest jedna rzecz. A druga, ja ją uwielbiam jako tłumaczkę. Ja po prostu uwielbiam jako tłumaczkę. To jest ta tradycja w krajach anglosaskich, także co parę naście lat ukazują się nowe tłumaczenia, dokonane przez wybitnych poetów starożytnej literatury, które są
jak dla nas coś, na co dzień. To jest coś rewelacyjnego. Więc ja go tłumaczę, nie wiem, czy będziemy mieć czas, żeby o tym porozmawiać. Ale to są te moje dwie miłości. To, co ona w przypadku Ann Carson, bo myślimy do Ann Carson. Ja powiem Państwu, że jako dowód, że jak ją cenię, jechałam właśnie do Opola też na spotkanie autorskie o swoich wierszach opowiadać i czytałam Piękno do męża i nie zdążyłam wysiąść w Opolu, bo nie zauważyłam, że mój przystanek jest. I spóźniłam się 2 godziny na swoje spotkanie autorskie, tłumacząc potem publiczności przytrzymanej siły przez prowadzącego, że to przez Ann Carson, no ale nagroda była taka, że cała ta publiczność przyszła potem na mój wykład po południu o Ann Carson, więc chyba byłam przekonująca. To jest poezja, nie będę robić spoilerów, pani Justyna nam to pokaże, ale to jest taka poezja, wobec której ma człowiek z jednej strony ogromny szacunek, że można tak dużo wiedzieć, a z drugiej strony o literaturze dawnej, a z drugiej strony mam takie poczucie, jak bardzo ci bohaterowie prowadzeni przez Ann Carson są naszymi dzisiaj rówieśnikami. To jest dla mnie najmocniejsze, że dzięki niej to żyje. To tyle. Przy czym turyści nie zarzucają jej, że właśnie za daleko czasem. Ja bardzo współczuję turystom. No dobrze, czy ten jest dobry moment, żeby zapytać wydawcę, jak trafił Ann Carson? Wydawca miał wielkie szczęście. To w ogóle jest książka, która jest dla nas ogromnym szczęściem na wielu wymiarach, na wielu poziomach. Ale mieliśmy szczęście, bo Carson do nas przyszła sama, przeprowadzona za rękę przez profesor Kubińską i wystarczyło się tylko nas tam pochylić. Ale przyszła za rękę, dlatego że współwydawczyni, czyli Małgorzata Ogonowska jest jedną z najlepszych w Polsce redaktorek i zgodziła się redagować tę książkę. Tak, ale też nie miała wielu pracy. Ten przekład był na tyle precyzyjny, że do końca w zasadzie się tylko ulepszały doskonałe. Można powiedzieć. To jeszcze uzupełnię. Ja mam trochę inną. Ja tak kocham Carson, że założyłam wydawnictwo, żeby ją wydać, żeby zabezpieczyć sobie kooperację. Moje wydawnictwo umarło śmiercią naturalną po 4 latach płacenia składek. A kiedy nie zdążyłam tego wydać, to kupiłam copyrighty na Ann Carson, ale minął ten termin i ja wtedy poszłam się pożalić Małgosi, z którą się znam od studiów doktoranckich i chciałam powiedzieć, że po prostu jako bizneswoman poniosłam samotne zwycięstwo, ponieważ 4 lata składek na nic i przepadnie mi ta książka i copyrighty, na co Małgosia mówi: to ja ci pomogę ją wykupić dla naszego wydawnictwa. I to było powtórne kupienie. Czyli to było przyjacielskie przejęcie. To było po prostu przyjacielskie przejęcie i ratunek. Także w sposób naturalny jakby to przeszło, a ja mogłam spokojnie zamknąć działalność wydawniczą i nie otrzymuję już listów od ZUS-u, że jak jeszcze raz nie zapłacę składki, to dokonają. Jeśli wiedzą, o co chodzi, egzekucji. I zaprowadzam mnie do sobie. Także to było też takie trochę ratunkowe, prawda? Ale nazywało się wydawnictwo. Tak. Moje wydawnictwo nazywało się Nader Dumnie, Arachne. Jest dalej w internecie. Jak wiecie Państwo, Arachne umarła. Dwa razy. To my już. Ewo, jak u Was, co jest? Może... Ale może ja później, bo ja jednak nie jestem profesjonalistką, jakby humanistką. Ja przyznam szczerze, że przeczytałam tylko Piękno męża. Ja niewiele wiedziałam o niej wcześniej. No bo mężczyzna taka nie do końca znana. Dobrze, ale ja też nie jestem profesjonalistką od Carson. Jak Ola tu wyznałaś, że 10 lat temu, to ja może też się przyznam, że ja z Carson spotkałam przy okazji Float, czyli 2016, czyli to jest niecałe 7 lat temu. Ja ją trzymam tak kurczowo przy sobie, dlatego że to jest jedna z moich cenniejszych książek, ponieważ to jest książka w pudełku, jedna z tych takich eksperymentalnych książek. Ja znam tylko jedną taki eksperyment podobny, to był B.S. Johnson w 69. Pojedyncze kartki. Tak, A Novel in the Box. Tam jest 27 sekcji. Pierwsza i ostatnia są
jakby zaznaczone, ale czytelnik może zgodnie z własnym uznaniem jakby tasować te pozostałe i układać sobie w ten sposób historię. Więc to jest taka, to jest, i ona mnie zawsze fascynowała, w ogóle ten okres w literaturze anglojęzycznej, nouveau roman, czyli z francuskiego kręgu kulturowego pochodzący eksperyment, to było dla mnie zawsze takim źródłem no właśnie fascynacji literaturoznawczej. I oto Carson wydaje Chatbox. Chatbox to jest z kolei tradycja wywodząca się XVII-XVIII wieku z Wielkiej Brytanii, z Anglii. Czyli pojedyncze, takie małe jakby publikacje poświęcone tylko jednemu utworowi. Często to był esej. Carson rzeczywiście bardzo często te gatunki miesza, a szczególnie preferuje esej. Oprócz poezji to jest ten właśnie taki esej poetycki, czy poezja eseistyczna, więc ten float w tej postaci zawiera absolutne bogactwo. I to jest dla mnie esencja Carson, taka możliwość odkrywania. Ty powiedziałaś o tych asocjacjach, o tych skojarzeniach. Jak nawet tutaj, ja nie chcę tego mieszać sobie, bo to jest coś, co przyszło z wydawnictwa, ja tak trzymam, to nie będę tego mieszać. Jest na przykład tutaj pierwszy rozdziałik, czy ta książeczka. Dokument. Numeryczna, tak? Pronoun envy. I tutaj czytając o tym, jakby jesteśmy najpierw na Uniwersytecie Harvardzkim, tutaj jest taka opowieść o feministkach, które właśnie zaprotestowały przeciwko temu, że zaimki, że mężczyzna, w języku angielskim to szczególnie jest, prawda, że jest mankind i jest God jako he, a kończy się to, proszę Państwa, wizerunkiem kucyka na trawniku, tak? Jak do tego dochodzimy? Nie wiem, nie mam pojęcia. Więc to jest fascynujące, że u Carson są po prostu zawsze jakieś takie zaskakujące zestawienia, tak? Właśnie te obrazy i to, że też eksperyment to nie jest... Eksperyment często krytycy eksperymentalnej literatury czy awangardowej zarzucają twórcom, że oni się bawią tylko językiem i to jest takie suche i jałowe i że właściwie nic za tym nie stoi. A u Carson mamy ten eksperyment, który jest niezwykle taki płodny, bardzo taki twórczy właśnie wyobrażeniowo, a dodatkowo mamy historię. I te historie są opowiedziane zachwycająco, po prostu my wszyscy jesteśmy wychowani na historiach jako dzieci, prawda? Czyli to jest takie połączenie dojrzałej, błyskotliwej, erudycyjnej twórczyni z właśnie zabawą opowieściami. Z taką świeżą, tak. Świeżością. Absolutnie. I tu macie Państwo właśnie takie zeszyciki, a tu moja druga ulubiona książka, bo Flot jest świetna, ale zobaczcie Państwo, to jest dopiero książka, prawda? To jest fajna książka do wydania. Wydawcy odmówili. Nie wiem czemu. Nie wiem czemu, ale zobaczcie Państwo, to jest książka, która się nie kończy. Tak, ona ma 1000 stron i to jest w jednym kącie. Dostajecie Państwo, tu się nie można pomylić, jeśli chodzi o strony. Natomiast też jest wielogatunkowa, bo tu nawet człowiek nie wie, co tłumaczyć, bo tu są wycinki z gazet, tu są jakieś eseje, tu są jakieś listy, tu są ilustracje. Co z tego tłumaczyć? To jest Nox, a tak wygląda pudełeczko, jak to odbierzecie z poczty. I ja byłam wzruszona, jak mój mąż to odebrał i zamiast zanieść to do domu, to otworzył na dachu naszego samochodu i sobie rozciągnął. Widzę, czytasz. Prawda? To ta zabawa, właśnie taka gatunkami, ale też formą, że to trzeba przełamywać granice. Tę książkę podobno warto zrzucić z pierwszego piętra, żeby patrzeć, jak pięknie spada. Do czego absolutnie nie zachęcamy, ale myślę, że tutaj padło bardzo istotne stwierdzenie, to łączenie sprzeczności
które zawsze czemuś służy i zawsze coś ze sobą wnosi. Ale też gdzieś Karsten powiedziała, że dla niej to zestawianie sprzecznych rzeczy, porządków, obrazów jest takim egzaminem dla rzeczywistości. Ewo, czy powiesz, co ciebie przekonało? Tak, jak najbardziej. No ja przeczytałam też z zachwytem. Ja zdałam właśnie tylko tę książkę, nic innego, ale bardzo mi się podobało, bardzo. I też uderzyły mnie sprzeczności. Te sprzeczności w samej historii, no bo tu jest opowiedziana jakaś historia, prawda? I to połączenie eseju, opowiadania, też takiego dramatu i też tajemniczość tu różnych cytatów, prawda? Bo one nie wszystkie przecież tak się zupełnie jasno tłumaczą. Często są bardzo enigmatyczne. I zwłaszcza postać głównej narratorki, czy podmiotu lirycznego, jednocześnie głównej postaci, no wydała mi się fascynująca też właśnie z tego mojego feministycznego punktu widzenia, dlatego że to ona jest, te sprzeczności wydają się tutaj nie do udźwignięcia, prawda? A one się wspaniale zupełnie łączą i dają postać bardzo niezwykłą. Bo przecież sam tytuł Piękno męża, prawda? Na tym tytule jest tyle gier i tyle przestawienia znaczeń, że ono jest to wspaniałe, bo tak no, z jednej strony no, jakby piękny mężczyzna, prawda? On od razu stawia sprawę, no tak, że jakby, że wyszła za mąż do bardzo pięknego drania. To jest opowieść o kobiety, która w końcu rozwiązała się z tym swoim niewiernym mężem. Proszę Państwa, mieli też plot. To jest taki happy end, że ona w końcu zostawiła tego swojego męża, kolekcjonera dam i doznań. Ale no, to jest też taka trochę zemsta, nie? Tak, ale ja nie wiem, czy to by się do końca zgadzało. No bo teoretycznie ona jest jakby w najgorszym położeniu, jakby którym może być kobieta. No jest taką kobietą zdradzaną, często porzucaną, prawda? Ale w ogóle jej nie współczujemy, bo ona jest przez cały czas taka rzeźka i radosna. Bo jest taki odcień radości. Ale to dlatego mówi, że wszystko zależy od piękna. I że gdyby go poznała znowu by za niego wyszła i znowu go pokochała. Bo był piękny. To jest bardzo mocny, jeżeli odwracam rejon, to był jej wykładowca, to był jej nauczyciel. Tak? Ona była bardzo młodą dziewczyną, tutaj ta narratorka. Więc to jest też taka wizja, że to Pigmalion i jego uczennica, którą sobie kształtuje. A potem się odwracają te role całkowicie. Kompletnie, prawda? I potem pojawia się taka sytuacja, że ten piękny mąż robi się w pewnym sensie mężem swojej żony, prawda? I on tego nie może wytrzymać. Też jakby to ja czuję ten taki kontekst. Więc to odwrócenie jakby tej podmiotowości kobiecej, która tutaj z jednej strony jakby ciągle wykonuje skoki, wolty, prawda? Od takiej bardzo tradycyjnej i niewygodnej, od takiej pozycji nawet można powiedzieć masochistycznej. Bo często mówi się o tym, że na przykład psychoanaliza widzi pozycję kobiety tak strukturalnie w miłości jako pozycję masochistki. Takiej, która ma czerpać przyjemność z tego, że jest bierna, że cierpi. I że jakby taka tradycyjna freudowska psychoanalizja właśnie tak widzi systemową rolę kobiety. No i oczywiście w tej chwili trwa wielka praca, żeby to wszystko kompletnie wywrócić. I ona rzeczywiście też się do tego przyczynia, bo ta rola jakby przy wszystkich złych rzeczach, które się jej wydarzają, nigdy tego nie ma. Ona nie jest żadną masochistką. Ale jednocześnie to nie jakby pokazuje, że jakby no seksualność jest strasznie ważnym tematem. I ona pokazuje, że to jednak no jest, do jakiego stopnia to jest coś nieuznanego, prawda? Coś, z czym sobie nie radzimy, systemowo sobie nie radzimy. Ale to jest też taki właśnie przez takie ciekawe głos, prawda? Dlatego takie to jest fascynujące. No właśnie, ja chyba ulegam podobnemu przypadkowi co profesor Kubinka w pociągu, bo właśnie ja to bym jeszcze pojechała dalej, a nie kontynuowała rozmowę, ale już się przestawiam i tak myślę, bo ta smutna historia, właśnie nie wiem, czy ta historia jest smutna,
Czy możemy wrócić jeszcze do tego wątku sprzed chwili? To znaczy, profesor Greczek powiedziała coś takiego, że tutaj ta narratorka jest radosna, że ona jest radosna i że dużo widać radości w tej całej narracji. Natomiast ja się jeszcze zastanawiam, czy że ona nie jest też silna bardzo w takim wymiarze, bo cały czas myślę o tym piękno męża i o tym, że jesteśmy dość chyba, co oczywiście nie jest dobre, ale jest powszechne, jesteśmy przyzwyczajeni do takiego sposobu patrzenia, który uprzedmiotawia kobietę. Właściwie jesteśmy do niego tak przyzwyczajeni, że często trudno jest nam go zauważyć. Natomiast w tym przypadku, moim zdaniem, takie mam przeczucie, że ten mąż zostaje w jakiś sposób chyba troszeczkę uprzedmiotowiony. Nie wiem, czy zgodzicie się z takim przeczuciem. Nie wiem, czy jest uprzedmiotowiony. Tak bym tego nie traktowała. Natomiast wydaje mi się, że po pierwsze ona nie jest ofiarą, bo napisała tę książkę. A po drugie, jakość tej opowieści dla mnie, ja już to kiedyś mówiłam, ale chciałabym, żeby to wybrzmiało. Jak czytałam tę narrację, bo pani Justyna tam przepięknie zinterpretowała, też bym chciała, żebyśmy nie kończyli, prawda? Żeby po prostu, proszę czytać do końca. Ale to było czytki, prawda? Tak. Ta historia składa się z 29 danych, z których każdy jest poprzedzony od tęsknicy, prawda? I to jest tak pięknie opowiedziana historia, również z tą wiwisekcją, z taką to ból, taką szczerością bez użalania się nad sobą opowieści, czym jest miłość. Z tym, że ona ma poczucie, że to były lata wspaniałych przeżyć. Że dla mnie i ta opowieść jest jakąś wartością, ale samo czytanie tej książki jest, bo to jest opowieść o życiu, ale to, dla mnie czytanie tej książki jest życiem. To nie jest oderwanie od życia, tylko to jest literatura tej jakości, której jeżeli się zajmę tą książką, zajmę się tą opowieścią, to ja w tym momencie wiem też, że żyję, że to nie jest przerwa od życia. To nie jest tak, że sobie otworzę linko i odpocznę od pracy, tylko sobie przez chwilę poczytam, a potem wracam do życia. Czytanie tej literatury to jest życie per se, więc myślę, że ona nie jest absolutnie ofiarą, prawda? Jeżeli ktoś jest w stanie taką historię tak opowiedzieć, to jest zupełnie nie w kategorii właśnie ofiary. Ale to jest jakoś właśnie tego postrzegania świata, prawda? Przez te narratory. Też w tych tankach, których słuchaliśmy teraz, zwłaszcza w tangu dziewiątym, wydaje mi się, że bardzo słychać, dlaczego to są tanga. To znaczy pojawia się ten bardzo charakterystyczny rytm i gdzieś ta opowieść się rozwija troszeczkę też na prawach muzyki chyba. Tych 29 epizodów, które składają się w pełną jakąś drogę, pełną opowieść. No tutaj mamy do czynienia z czymś na kształt niemalże linearnej narracji. No tak, ale też tam tańcem bardzo erotyczny, prawda? Takie ciągłe opowieści o miłości, o pożądaniu, przyciąganiu i o oddychaniu. I te tanga się tutaj w ten sposób też sprawdzają. To są takie pieśni namiętności, nie? Tak, że to jest bardzo mocno pokazane. A też od razu Państwu powinnam to powiedzieć na początku, profesor Kuszewska-Blank, której tu niestety z nami nie ma, znalazła odpowiedź na pytanie, jedną z interpretacji, dlaczego to jest 29 tych tam. Bo mieliśmy spotkanie z Kasią kiedyś, z czytelnikami i padło to pytanie do mnie jako do tłumaczki, a ponieważ tytuł angielski 29, co to było? Fictional essay in 29. Aha, tak. A fictional essay in 29 tangos. Nie wydawał mi się jako tłumaczce specjalnie trudny do przełożenia. Więc zwłaszcza te 29 tang, dosyć proste do przełożenia, więc ja tego nie interpretowałam jako literaturoznawczyni. Powiedziałam wtedy zgodnie z kuratorem, że nie wiem skąd 29. I profesor Kuszewska-Blank, która była na tym spotkaniu, przysłała mi wieczorem mail. Który ja Państwu własnymi słowami opowiem. Otóż interpretacja jest możliwa taka, że jeżeli odejmiemy datę angielskiego wydania tej opowieści od daty rozwodu, to jest 29 lat.
i że to jest tango za każdy, rok, że taka jest nasza możliwość. Tango za każdy rok. Co mi się wydaje bardzo błyskotliwe, bardzo proste, ale bardzo też błyskotliwe i bardzo karsonowskie, prawda? Że ona temu swojemu mężowi mówi, masz za ten pierwszy rok, za ten drugi rok, za ten 15. Czyli w zasadzie to tym bardziej pokazuje, że to było zmarnowane życie. Albo utracone, że nie była ofiarą, skoro jest, była w stanie 29 tak poprzedzonych, powtórzę, mordami z Kitza stworzyć. I to stworzyć jakby taką jedną całość, bo jeszcze jak będziecie to Państwo, mam nadzieję, kiedyś sobie przeglądać, to one są poprzedzone dedykacjami. I te dedykacje też się składają w taki osobny utwór. I tu z kolei wiemy, jest tam copyrighty Małgosi Ogonowskiej, której to była interpretacja. To jest bardzo fajne, to świadczy o jakości poezji, prawda? Że my się spotykamy, rozmawiamy o innych rzeczach i nagle się okazuje, że każdy ma swoją interpretację i każdy coś wnosi. I Małgosia Ogonowska, która jest wydawczynią, redaktorką, ale też przecież poleństwą błyskotliwą. I Małgosia mówi, słuchaj, te dedykacje to też są tango. To też jest tango, to jest osobne tango, to trzeba czytać w całości. Prawda? Musimy to gramatycznie tak stworzyć, żeby to było kolejne tango, kolejna pieśń miłosna. I to faktycznie też coś takiego w ten sposób pracuje. To wydaje mi się, jest całkowita odpowiedź na to, czy to była kobieta stracona, czy to było zmarnowane życie, czy to była ofiara. Absolutnie nie. Jeżeli jestem w stanie przetworzyć swoje doświadczenia życiowe na wspaniały utwór, to ja jestem winner. No ja jestem zwycięzcą, to jest moje. Okej, ale to dopiero po tym utworze, tak? Po całości, bo nie wiem, ja przyznam, że nie miałam takiego wrażenia, że ona jest wygrana od samego początku, tak? Czyli jak zaczęłam czytać, to wręcz tak się zastanawiałam, początku myślę, kolejna historia o zdradzie, coś, bo to tak było pisane takim językiem, takie zdradził ją i tak dalej, i to dopiero tak fantastycznie się odkrywała ta forma, ona jakby tak pęczniała, że coraz więcej jakby tych erudycyjnych kontekstów, coraz więcej tego było i to tak nabrzmiewało, natomiast tu w tych pierwszych, nawet w tym co przeczytałam, to tam jest dużo namiętności, ale też jest dużo jej, ja z kolei odczuwałam jej dużą mękę w tym, że ona kocha tego faceta i nienawidzi, tak? I chce go zostawić, ale jednocześnie on ją tak owładnął sobą. I gdzieś mi przyszła w ogóle na myśl, że tu Frida Kahlo, bo kiedyś robiliśmy też spektakl o Fridzie Kahlo i ona też pisała swoje teksty i tam ona była też owładnięta tak totalnie, dlatego mi się jakoś tak skojarzyło to uczucie z takimi totalnymi miłościami. Ona była owładnięta tą miłością do Diego, który non-stop ją zdradzał z wszystkimi. I tam jest też taki utwór Diego mój mężu, Diego mój kochanku, Diego, i ona tak fajnie właśnie wszystko to jest na zasadzie wyliczania. Diego mój ojcze, moja matko, że on wszystkim był dla niej, mimo że facet po prostu, ona mogłaby mieć, nie wiem, dużo różnych, nie wiem, dla mnie fajniejszych, czy i kobiet, i mężczyzn, a gdzieś tutaj to swoje uczucie dała i była gdzieś, mimo że już urosła jako kobieta, tu mówię o Fridzie, jako malarka, tak? To ją ciągle jednak to uczucie ją gdzieś nie pozwalało jej jakby od tego się odciąć. Więc pewnie po całości to można tak powiedzieć, natomiast tutaj jest dużo takiej walki i ścierania się i takiego jej takiego cierpienia też w tym wszystkim. No tak, ale też takiego zdumienia, że jak ten mąż przedstawia kolejne flamy. Tak, prawda? I parkami przedstawia i chce się tym dzielić, bo jest taki dobry, że bądźmy przyjaciółmi się tym dzielić. No tak, ale my mówimy przecież o literaturze. Ale w tym sensie, że zwycięstwem jest ten tekst. No tak. Prawda? Ale też ja myślę, że to znaczy, bo ja się zgadzam, tutaj cierpienia jest też bardzo dużo, tak. Bardzo. I ona też, tylko że jakby ta, rzeczywiście to wszystko jest analizowane w tych tangach. Jednocześnie one są pełne namiętności, ale jednocześnie ta praca kogoś twórczego bardzo, prawda, trwa przez cały ten czas. I rzeczywiście ona jakby analizuje wszystko i to rzeczywiście to chirurgiczne wręcz, to precyzja tej analizy jest zupełnie niesamowita. I na przykład dla mnie też takim momentem jest niesamowitym w jednym z tych wierszy,
kiedy przychodzi ten przyjaciel jej męża do domu i on widzi, jak ona, ona pracuje na górze, prawda? I ona pracuje przy lampie i ten krąg tej pracy i światła jest dosłownie jak skoszelanda, który opisuje kogoś, kto tak pięknie, cudownie pracuje i jest skupiony na swojej pracy. I to też jest niezwykłe, prawda? Kobieta, która nie zajmuje miejsca opuszczonej żony, która nic nie może, tylko rozpacza, ona prowadzi swoją pracę twórczą i jest w tym momencie szczęśliwa i autonomiczna. I ona, i takich momentów przeskakiwania jakby przez przepaście jest w tej poezji niesamowicie dużo. Dlatego ale się zrobiła głęboka, myślę, tak, gdyby to zostało na tym poziomie straconej miłości i tak dalej, to takie by było dość nastolatkowe, a to jakby ona ma to patrzenie. Tak. Płaczu, płaczliwości, a przy tym co do cierpienia, to ja się absolutnie zgadzam, jest to bardzo dużo. I rzeczywiście no, to słowo, że to jest, no wyszło zadrania, no co tu dużo mówić, i tu jest jasno napisane. Co więcej mówi to, żeby zrobiła to po raz kolejny, więc... Na przykład, ale też, też jeden z moich ulubionych wierszy, a mogłabym prosić o przeczytanie, jest dziewiąte z kolei. Ale ja nie wiem, czy to jest tylko ja tutaj... Ale jest bardzo proszę. Tam mamy parę egzemplarzy. Wszyscy się dziewiąte, tylko jakie to było słowo? Słowo wyświetlone w nocy, na wszystkich ścianach mojego życia zapisane simpliciter, bez wyjaśnienia. Oto władza niewyjaśnionego. Stał tam któregoś dnia, Nowe Miasto, na łące przy szkole pod czarnym parasolem w przenikliwym wietrze. Nigdy nie zapytałam, jak pokonał tych 300 mil. Zapytać oznaczałoby złamać niepisaną zasadę. Znasz hymn homerycki do Demeter? Pamiętasz, jak Hades uwodzi ze światła jasnego dnia nieśmiertelnymi rumakami porwaną w pandemonium? Zabiera dziewczynę do podziemnego podziemia, do zimnego podziemia, a jej matka chodzi po świecie i niszczy wszystko, co żyje. U Homera to opowieść o zbrodni wobec matki. Zbrodnią córki jest przyjęcie zasad Hadesa. Świadoma, że nigdy nie zdoła tego wytłumaczyć, lekko zwraca się do Demeter. Matko, oto cała opowieść. Podstępnie umieścił w mych dłoniach słodki, niczym miód, owoc granatu. Potem siłą i wbrew mojej woli zmusił mnie, bym go zjadła. Mówię prawdę, choć ból mi sprawia. Zmusił ją, by zjadła? Znam człowieka, którego zasady nie pozwalałyby okazywać bólu. Nie pozwalały pytać, dlaczego, ani wiedzieć, kiedy go znów ujrzę. Matka wydzielała woń strachu. Ja, co dostrzegłam przy stole z wyrazu jej twarzy, słodkiego owocu. Róże w twoim pokoju są od niego? Tak. Z jakiej okazji? Bez okazji. O co chodzi z tymi kolorami? Kolory. 10 białych, 1 czerwona. O to mi chodzi. Musiało zabraknąć białych. Matka pragnie unieważnić uwiedzenie. Zastąpi je czymś realnym, produktami. Zwycięstwo Demeter nad Hadesem nie sprowadza się do wydostania córki z czeluści. To kwitnący świat. Kapusta pokusy, jagnięta, miotła, seks, mleko, pieniądze. One zabijają śmierć. Wciąż mam tę jedną czerwoną różę zasuszoną na proch. Wbrew jej podejrzeniom nie oznaczała dziewicy. Ta interpretacja porwania Demeter, prawda? Ona jest zupełnie niesamowita. Jedna z moich ulubionych książek to książka Olgi Tokarczuk na tym samym Anna In w Grobowcach Świata. Tam to jest wspaniała książka, ale Olga Tokarczuk w ogóle nie zajmuje się tym problemem, który jest tutaj od razu najważniejszy. To znaczy, że to był jednak wybór kory. Ona zeszła do podziemia dla Hadesa. To znaczy, ona interpretuje tutaj Carson związek Boga podziemia i korę jako związek seksualny, jako związek miłosny. I jakby ta matka,
ale jednocześnie to jest Braille, bo jakby to, więc ten trójkąt, który tu tworzy się pomiędzy matką, córką I kochankiem, jest zupełnie niesamowite, prawda? No tak, czyli znowu przedstawia to, że ona nie jest ofiarą Cora w tym momencie, tak? Tak jak była zawsze przedstawiana, że została porwana i nie, 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 jest, nie, 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 jest, nie, nie jest niewinna ona. Nie jest niewinna. Tak uszedł tutaj właśnie do i one tak spontanicznie wchodzą w ten związek Cory i Demeter. Jakby tutaj wszystko jest, to wszystko gra, prawda? Tak. I też te niesamowite słowa, które mówi: zwycięstwo Demeter na Hadesem nie sprowadza się do wydostania córki z czeluści, to kwitnący świat. To znaczy, jak ona wydostała się na świat, to znów zaczęły się pojawiać, natura zaczęła kwitnąć i dawać owoce i zaczęliśmy żyć, bo gdyby ona została u tego Hadesa, to nic by nigdy nie zakwitło i nie rodziło się. Ale jednocześnie też Cora musi zejść do Hadesa. Cora powraca, tak. Więc tutaj ta radość i ból są zupełnie niesamowicie pomieszane. No i to, co poruszyłaś, że to właśnie to pytanie, czy ona jest ofiarą, nie, to się musi wydarzyć. Tak. To się wszystko musi wydarzyć, prawda? A może wiecie, co to znaczy, bo ja nie wiem, co dlaczego ta jedna dusza jest czerwona. No. Nie. 10 białych edy. A jedna czerwona. No, ale trudno się dziwić matce, że się zaniepokoiła. No? No, wcześniej jest, że matka czytała o tym poprzednim tangu, prawda? Że matka czytała jego listy. Wszystko. Wszystkie te fragmenty tutaj dosyć soczyste, powiedzmy, są te, które matka czytała. I ten, i tamten, i to przeczytała. Także, a ona ma 15 lat. Tutaj matka oskarżyła go o uwiedzenie córki. Tak. Nie zgodziłam się zmienić szkoły, posłała ojcu spojrzenie. Nim minął rok, przeprowadziliśmy się do innego miasta. Odległo się nie miało znaczenia. No. Tak, ale w ogóle tutaj te listy, prawda, jakie były ważne. Ja może bym się wytłumaczyła z tego uprzedmiotowienia męża, bo nie tyle chodziło mi o godną potępienia praktykę uprzedmiotowania jakiejkolwiek istoty ludzkiej, co raczej o to, że czuć, że właśnie ta bohaterka ma sprawę, że ona nie, że jej się nie przydarzają rzeczy, tylko że ma wpływ na to, co się dzieje, że bierze udział, że dokonuje wyborów. I myślę, że to jest też takie bardzo istotne, że właśnie to nie jest ta bezwolna córeczka, która została podstępem uwiązana, tylko młoda kobieta, w której się budzi namiętność i która podejmuje świadome decyzje. Która podejmuje decyzję. Ale też cały czas w tym wszystkim tworzy, prawda? Bo w jednym z tych późniejszych tango napisze, że ona napisała, ile tam miała tych 5300 dystychów, tak? Poetyckich, żeby. I to słabe były te dystychy, prawda? I w ogóle niezgodne z regułami. Niezgodne z tym, co podają podręczniki, ile to ma mieć sylab i tak dalej, prawda? To jest tam 26. Tak, że to jest jeszcze dystych. I ona dystychy elegijne, prawda? I oboje tworzą. Ona lubi początki, ona nie lubi początku, bo nie kradł te początki, żeby pisać dalsze części. To jest też taka opowieść jednak o takim no, mimo wszystko harmonii dusz w tym sensie, że oboje cały czas mieli potrzebę, to były bardzo żywe umysły i oboje cały czas mieli potrzebę tworzenia, prawda? Tyle tylko, że on jej kradł początki. No ale te jej początki też tutaj, te dystychy, te pierwsze, nie są literacko najmocniejsze, ale to tak jak to jej życie jako bardzo młodej dziewczyny, tak te dystychy były próbą, moim zdaniem, głosu. Prawda? Tego głosu, który już później tej twórczości na rozpóźnił. To ja się męczyłam strasznie przy tych dystychach, bo na świetle mówią, to w ogóle był koniec świata dla mnie. I przeczytam Państwu dwa chociaż, ale nie poproszę Pani Justyny, ponieważ uważam, że one nie są godne Pani Justyny. Pieniąc się blisko przy własnym policzku zielonym o chłodę niesie, czy chociaż udaje, że niesie listowi. Trupi jak kredą na czarnej framudze przez poetę skreślony znak, koniec rokowań, okres wojennych działań im dar. I tak dalej. I ona mówi, nie chcę nikogo zanudzać całym rocznikiem. Ja bym tego nie przetłumaczyła, jak ona by wszystkie to podała. Rzecz w tym, że powstało 5820 dystychów elegijnych, zapisanych w 53 kołonotatnikach.
Od drugiego tanga tutaj mam cały czas te koło notatniki, te notatki. Spiętrzonych na czterech półkach w kuchni z tyłu domu. Potrzeba by zapewne nocy i dnia i nocy, żeby je przeczytać z żarliwością. Czyli całe życie było materią do pisania. Te cierpienia były materią do pisania. Akty seksualne były materią do pisania, prawda? A uniesienia erotyczne były materią do pisania dla niej i dla niego, prawda? Więc to jest jakby rzecz o takim życiu niezwykle twórczym, dosłownie, że materia, że życie jest jego tworzywo twórczości, prawda? A czy to są te same koła notatniki, które on zawierał w tym drugim tangu? Bo jak one były takie słabe, te dystychy, to ciekawe, to są te... A nie, bo tam były też początki, bo one miały bardzo dobre początki, które on wykorzystywał. Potem zresztą jej oddał, nie? On jej oddał na te notatniki. Słuchajcie, ale że skoro jesteśmy przy namiętnościach, to czy to nie jest dobry moment, żeby przejść do tanga szóstego? Tak, tylko musimy go poprzedzić tak. Możemy rozdać Państwu, tango szóste jest wydrukowane razem z Nicem, więc nie wiem, czy ja przejdę, że Państwo sobie to rozdacie, to oczywiście jest też dla Państwa. Tutaj jest wyświetlona grafika, impresja Ani Witkowskiej, autorki projektu, znakomitej graficznej autorki tego projektu, bo zobaczcie Państwo, jak ona to pięknie zaprojektowała, jaki to jest fajny pomysł. Taki projekt, bardzo ładna jest ta, ja uwielbiam tę układkę, taką nowoczesną w tym wszystkim, prawda? Zachowawczą i nowoczesną. Są taśmą nieprofesjonalnie poprowadzone perspektywę, bardzo teatralne, żeby Pani nie wiedział, co to jest. Na zakończenie. A Panią Anię ja poprosiłam o szybką impresję tego tanga. I tu musicie Państwo już niedogląko przegryźć, bo inaczej nie będziecie mieli tego poczucia. Czy kiedykolwiek śnią Ci się biedny w bankrucie sądowy, przewytrzony i zagubiony, wszędzie przerażające drobne kratery? Co oznaczają te sny? Małe kratery wskazują, gdzie uderzyły krople deszczu. Nie mylił się smutny antropolog, twierdząc, że pierwotną funkcją pisania jest zniewolenie ludzi. Pożytki intelektualne i estetyczne pojawiły się później. Małe kratery poszerzają się, pękają. Nadeszły listy. Teraz kratery mnożą się gwałtownie, obierają koncentryczny kurs na kolizję. Listami mąż związał je ze sobą. Albo spowalniają i nikną. 4, 3, 2. Listy. Naturalna i niezbędna pożywka. Nadchodziły zbyt rzadko, jak na źródło pożywienia. 1. Listy pozwalały odróżnić kolejne dni od siebie, jakby były słońcem. Na krawędzi dachu kratery czeka unicestwienie. Wiesz, że Noam Tate, przerabiając Króla Lira w 1681 roku, dopisał mu wówczas szczęśliwe zakończenie, zredukował częstotliwość występowania słowa jeżeli z 247 do 33 razy. Wzdłuż okapów widać kratery spragnione kropli błyszczącego nieba. Nie można opowiedzieć treści listów. Czy zdarzyło Ci się przyłożyć w zimie język do metalowej powierzchni? Tak łatwiej opisać uczucie wywołane brakiem listu. Wiatr się wzmaga, kratery rozwierają krawędzie, zespolone w kraterowy kształt. W liście i czytelnik, i autor odkrywają doskonały obraz samych siebie, krótkie, oślepiające fragmenty. Nic więcej nie trzeba. Oczekiwanie zwija się wewnątrz niej w kłębek i liże pazury. Przechodzę etapy poznane już w innym życiu, napisał mąż. W pokoju panuje ziom, muszę się rozpakować. Za chwilę noc niemal zapadła. Kolejna noc bez ciebie, miałem powiedzieć, ale to byłoby słabe. Kolejna. Stoję mocno na fundamencie miłości, którą ukształtowałem. Tak, naszej miłości. Zaprzeczysz, ale spójrz w głąb siebie. Ujrzysz świat bezgłośnie przemierzający przestrzeń. Na nim dwa punkciki. Jesteśmy nierozerwalni. 3 minuty rzeczywistości. Nigdy nie prosiłem o więcej. Stoi, wpatrzona w krople deszczu na dachu. Chwila przerwy, czy następnie? No właśnie, bo może zrewolucjonizujmy trochę nasz plan i
zaprosimy jeszcze dwóch i otwórzmy dyskusję też na uczestników. Tango szóste. Czyszczenie twych kopyt właśnie tutaj jest jak taniec na cześć winogron odwiecznego symbolu bakanaliów i radości, nie wspominając o analogii z panną młodą jako nietkniętym kwiatem. Zapach, którego nigdy nie zapomnę. Tam, za winnicą. Budynek z kamienia, może szopa, albo nieużywana przechowalnia lodu. Październik. Chłodno. Słoma na ziemi. Pojechaliśmy na wieś do jego dziadka pomóc miażdżyć winogrona na wino. Nie wyobrazisz sobie tego uczucia, jeśli tego nigdy nie robiłaś. Twarde jagody wilgotnej, czerwonej satyny wybuchają ci pod stopami, między palcami, na nogach, ramionach, twarzy. Pękają wszędzie. Wiesz, to przenika przez całe ubranie, powiedział, kiedy harowaliśmy w kadzi. Gdy je zdejmiesz, będziesz cała w soku. Omiotł mnie wzrokiem i powiedział, przekonajmy się. Tak było. Madzy w kamiennej budowli, lekkie plamy, skóra. Leżałam na sianie, on mnie lizał. Zlizał wszystko. Potem przyniósł więcej moszczu, rozsmarował go na moich kolanach, szyi, brzuchu, liżąc, skubiąc, zanurzając się. Język ma dla mnie zapach października. W mojej pamięci pozostał obraz kąpieli w rwącej rzece. Poruszałam ramionami, lecz nie mogłam się ruszyć, podczas gdy wszystko wokół mnie też się poruszało. Ten zapach obróconej ziemi, zimnych roślin, nieodległej nocy, starej kadzi, z lekka parującej w półmroku i on. Cały sobie. W pręcikach. Więc ostatecznie, jak powiedział Kafka, moje pływanie nie przydało się na nic. Przecież wiesz, że nie umiem pływać. Tak się składa, że ponad 90% uprawianych winorośli to odmiany winifera ze Starego Świata lub z Europy, podczas gdy rodzime amerykańskie szczepy pochodzą od dzikich odmian vitis i wyróżnia je lisi zapach oraz to, że skórka lekko odchodzi od miąższ. Doskonałe winogrono miażdży się bez wysiłku. Takich rzeczy dowiedziałam się od dziadka głęboką nocą w kuchni, kiedy miażdżyliśmy kasztany. Wspomniał też, że w żadnym razie nie powinnam wychodzić za jego wnuka. Użył przy tym słowa tragikos, które w lokalnej gwarze znaczyło tragik. Albo poje. Tango 39. Mam napisane, ale powinno być 29. Tak. Jestem nieczysta. Plamy z jedzenia, wstydu i całej reszty. I takie też są moje wnioski, pełne wahania, gdyż wyczuwają twój zapach na progu. Pragnąc wydobyć je z siebie, żona próbuje ułożyć listę słów, których nigdy nie miała okazji opowiedzieć. Co u ciebie? Że też się tutaj spotykamy. Straciłam już nadzieję, ogarniała mnie rozpacz. Dlaczego tak długo cię nie było? Bezkrwawy potwór. Kim byłabym, gdybym nigdy nie doświadczyła twojej dobroci? Ale słowa są dziwną, potulną pszenicą, prawda? Uginają się do samej ziemi. Fakt. Nikt nie pytał. Nie, Rej mógłby spytać. Więc skończmy to dla Reja. Nie dlatego, że jak Persefona musiałam schładzać policzek o śmierć. Nie jak z Kitsem, żeby zyskać na czasie. Nie jak z Tangiem z czystej próżności. Wspaniale było. Powiedzieć piękno jest prawdą i zamilknąć. Zamiast zjeść, zamiast chcieć je zjeść. Ta jedna myśl towarzyszyła mi na początku. Przeoczyłam jedną rzecz, że piękno, kiedy je poznałam, stało się najważniejsze. W moim własnym sercu, już zjedzonym. Nie w świecie z określonym celem, świątyniami, Bogiem. W środku. Już był mną. Warunek mojego istnienia. Jakby Kutuzow uświadomił sobie, że pędzi przez pole widerne pod Borodino w kierunku
nie cesarza Napoleona, lecz jakiegoś starego króla Midasa, któremu śnięciem broni przemienił połowę rosyjskiej armii w gorzkich chłopców ze złota. Słowa, pszenica, warunek, złoto. Ponad 30 lat musujących wokół mnie. Tam je odłożyłam. Uśmiechasz się. Zapewne znowu chcesz przywołać średniowieczne, iluminowane manuskrypty z błędem popełnionym przez kopistę przy przepisywaniu. Wówczas iluminator okala kąt wieńcem róż i płomieni, a zuchwały diabełek usiłuje go wypchnąć ze strony. W końcu serce nie kamyk, nie potoczy się w dowolnym kierunku. Umysł nie jest pudełkiem. Nie da się go zatrzasnąć. A jednak właśnie jest. Tym jest. Cóż, życie wiąże się z ryzykiem. Jednym z nich jest miłość. Straszliwe ryzyko. Ray powiedziałby, przeznaczenie jest moim pokuszeniem, pokuszenie jest moim przeznaczeniem. Czerwcowy wieczór. Daję ci radę. Zatrzymaj. Zatrzymaj piękno. Powiedzieć kilka słów o tej idei piękna jako prawdy i wyjaśnić też, skąd się tutaj wziął. Nie wiem, czy zechciałbyście, Moniko, czy chciałabyś? Zostałam wyznaczona jako reprezentantka artystyki. Rzeczywiście ten hit tutaj od samego, od tego pierwszego tytułu, prawda? Nie jest. Ja w ogóle też może zanim do hitsa, to chciałam nawiązać do tych tytułów, które dla mnie mają taką są takim echem osiemnastowiecznych powieści, nie wiem, prawda? Tak, że te angielskie powieści osiemnastowieczne, czyli pierwsze powieści, miały właściwie streszczenie w tytule. Streszczenie całego wątku, prawda? Jak teraz mamy na okładce z tyłu mniej więcej streszczenie, to tam był tytuł, jak znamy na przykład Robinsona Crusoe, to nie jest cały tytuł. Cały tytuł to jest rzeczywiście streszczenie akcji. Tutaj te jej tytuły trochę mi przypominają te właśnie tą konwencję. I w pierwszym tytule jest pierwszego tanga jest dedykuję tę książkę Keatsowi. I w nawiasie, to ty mi powiedziałeś, że Keats był lekarzem, ponieważ dedykacja powinna być niedoskonała, jeżeli książka ma zachować wolność i ponieważ on sam całkowicie oddał się pięknie. I tutaj ten pierwszy tytuł już nam sygnalizuje, tego Keatsa, który się pojawia, tak jak też już padło, też pomiędzy tymi tangami, czy w tych takich preludiach do tangów, tak, do tych rzeczywiście epigramów. Tylko to, co mnie zastanowiło, piękno, John Keats był poetą angielskim, romantycznym poetą angielskim, jednym z wybitniejszych poetów tej epoki. I rzeczywiście czasami jest nazywany poetą piękna, bo jego takim konceptem kluczowym, konceptem jego twórczości, jego wersji było piękno. I jeśli anglistka myśli o pięknie u Keatsa, to myśli o dwóch wierszach głównie. I to jest Oda do greckiej urny, gdzie właśnie pada ten, to co przed chwilą usłyszeliśmy, ten wers. Piękno jest prawdą, prawda jest pięknem. I drugi wiersz, być może tutaj Endymion, czyli o tym, że piękno jest źródłem takiej radości, takiego szczęścia, które jest niewyczerpane, tak? Że to jest wieczne. I właściwie, że artysta, że poeta powinien dążyć do piękna, tak? I tak aktywnie. I jeszcze można tu dodać, że piękno polega na, opiera się właściwie na zmysłach, czyli jest ta urna grecka udekorowana malunkami, tak? My ją podziwiamy, jest słowik, bo to jest kolejna oda, która rzeczywiście, czyli śpiew słowika i jest, tam wszystkie zmysły gdzieś są zaangażowane w odbiorze piękna. I To piękno męża tutaj jest zdecydowanie odniesieniem do Keatsa, ale dla mnie to było intrygujące. Przeczytałam wszystkie te, jeszcze szukałam
Ann Carson bardzo sprytnie w żadnym z tych tang bezpośrednio nie odwołuje się do właśnie do tych dwóch kluczowych utworów. I w żadnym z tych, żaden z tych, jeszcze też z przeglądem, ale w żadnym z tych cytatów. Tak. Przywołuje zupełnie tak, nieoczywiste. Tak, tak, jakieś takie notatki Keatsa gdzieś na marginesie, prawda? Tutaj już tłumaczenia. I to jest też... To jest też frapujące. Tak, tak, bardzo intrygujące. Że my mamy cały czas takie krążenie, tak jak w tangu jest, że partnerzy, prawda, krążą wokół siebie o tym oddaleniu, czy o tym, też znowu w pierwszym tangu, opóźnienie to jest, ta analogia, opóźnienie. I tutaj dużo jest takiego, prawda, jakby oczywistym dla osób znających historię literatury angielskiej byłoby odwołanie się do tych dwóch utworów Keatsa, a tutaj one nie podają. Bo to by było zbyt oczywiste, tak? Łącznie z tym, że na przykład jest taki cytat: o wyspo zepsuta przez wojsko, odnalezione przez Johna Keatsa słowa wydrapane na szybie jego domu w Newport. Tak. W nocy 15 kwietnia 1817 roku. Więc to są takie cytaty z Keatsa, te opóźnienia, prawda? Czy parę razy jest oddał im do lekcji, najczęściej chyba jednak ten tą wielki, wytłumaczona tragedia w pięciu aktach, ale właśnie też takie cytaty, dodatki. Notatki na marginesie, raj utraconego, nietypowe rzeczy, prawda? Zazdrostki, prawda? Więc to są nietypowe, to nie są te teksty, które byśmy przywoływali myśląc o Keatsie. Przy czym jak mówimy o tym pięknie, piękno jako prawda, no to przychodzi nam od razu też Platon na myśl, prawda? Takie zestawienie ideału, ale też mnie przychodzi jednak ta gra, którą Szekspir robił z tym, prawda, z pięknem i dobrem na przykład. To co wiedźmy w Macbethie mówią, prawda, fe is foul, prawda, and foul is fe, że one odwracają to myślenie platońskie i jakby też Szekspir tutaj anticypuje tego Keatsa i jeszcze 300 lat wcześniej, prawda, 200 lat wcześniej i mówi, że wiedźmy mówią, piękne, czyli dobre, jest brzydkie, czyli złe, bo fał to może być i brzydkie, i złe. I to odwrócenie, prawda? Więc tutaj mamy taką grę u niej, na przełomie XX i XXI wieku z kolei z tym tekstem, prawda? Że czym jest piękno. Ona jest świadoma tego, jaka była tradycja platońska, ale też jest świadoma tego, jakim to szereg przebiegało fluktuacją. No i właśnie, i ten mąż, który jest niewierny, który jest kłamliwy, prawda, który ją zdradza, no tam tej prawdy nie ma, jest piękno, ale w tym nie ma tej kitsowskiej prawdy, tego równania. Kłamie ciągle. Całe życie, ale to jest to, ten 29 tango, które wydaje mi się, że wybrzmiały tutaj te wszystkie pytania i wątpliwości wybrzmiały jednoznacznie. Czy ja mogę, pani Stronczy, chciałaby pani jeszcze raz przedostatnią złotkę, cóż życie? Jeden z nich jest miłość, straszliwe ryzyko. Ray powiedziałby, przeznaczenie jest moim pokuszeniem, pokuszenie jest moim przeznaczeniem. W czerwcowy wieczór daję ci radę, zatrzymaj piękno. Szanowni. I to jest pytanie oczywiście, kto to jest to ty. No właśnie, daję ci na początku jakiś ty. Zatrzymaj ty. To każdy czytelnik jest tutaj. No właśnie, przecież wiesz jaka jest. Znaczy, to ty dużo wiesz, znaczy, o tej, że obozna się do tego. No, gdzie teraz pan zrobił częściowy eksodu. Iść, a ja wykorzystam pomieszanie, bo szukałam różnych rzeczy. Nie wiem, czy wiecie, ale już są różnice z treścią odwołującą się do Carson. Ja może tutaj pokażę w publiczności, ja wam przeczytam. Nie, po angielsku i przepraszam, na Liberiu są to ujęcia i trochę się no już ma swoją grupę, więc to śmiczne z pan zagrożenie, ale mnie nie przeczytać, czytam. I'm trying to rip my heart out of my chest and offer it as a sacrifice to the Greek gods.
in exchange for forbidden knowledge, and all I got was this stupid t-shirt. Dziś tematem przewodnim są odczucia czytelnicze, a w czytelnikach też wspaniałe jest to, że każdy ma pewne swoje odczucia i może chcielibyście tak na szybko też podzielić się swoim odbiorem po dzisiejszym spotkaniu. Drodzy Państwo, zachęcamy do... Co Wy na to? Ja bym miała pytanie. Ponieważ ja na temat pracy tłumacza nie wiem nic, albo bardzo mało. I moje pytanie jest takie, jakie uczucia Pani mi towarzyszyły przy samym procesie tłumaczenia, ponieważ zakładam, że były kompletnie inne niż przy jakimś tam pierwszym zetknięciu się z tą książką i jestem bardzo ciekawa, czy wystąpiła tam, nie wiem, mieć jakaś frustracja albo jakieś takie po prostu inne... Frustracja nie była uczuciem towarzyszącym, frustracja była uczuciem dominującym. Ja na początku, jak się rzuciłam się na tę książkę, to miałam takie poczucie, że bardzo chciałam ją przekroczyć, bo bardzo się utożsamiałam z tym językiem i z tym głosem. Wydawało mi się, że to jest szalenie ważne. Natomiast w trakcie już tłumaczenia to okrzyki rozpaczy towarzyszyły mi dosyć często, bo to jest bardzo trudny tekst do tłumaczenia. Dostałam taki fajny grant rezydencyjny w Szwecji dla tłumaczy, w domu dla tłumaczy, więc nikt mi tam specjalnie nie przerywał. Było świetnie, było zimno, na zewnątrz, w środku było ciepło, tak na tej wyspie Wisby. Ale mimo, że miałam takie warunki zupełnie komfortowe, to chwilami dochodziłam do aktów rozpaczy i nie tylko dlatego, że jak już to kiedyś opowiadałam, jedną linijkę tutaj to autorka zapożyczyła, czy narratorka zapożyczyła z dziedziny medycyny i to po prostu poległam, poprosiłam tłumaczkę taksomedyczną, żeby mi to zrobiła. Bo ja przy tym umarłam, napisałam do naszej koleżanki, która się specjalizuje w tłumaczeniach tekstów medycznych, że przecież zawsze chciała tłumaczyć poezję. Ona zrobiła tę jedną linijkę, na szczęście. Natomiast, i powiedziała, że to przecież to jest taki klasyczny tekst medyczny. Mówię, dziękuję bardzo. Natomiast wspaniałość tutaj tego tekstu, dlatego ma też trudne teksty tłumaczyć, prawda? Bo prosto to może Google Translate zrobić, albo jakikolwiek inny silnik. Natomiast to są takie teksty, przy których trzeba dokonywać interpretacji i jednocześnie muszę być bardzo czujnym, powiem tylko o jednej rzeczy. Jak Państwo wiecie, w języku polskim jest od końcówki, które nam zwłaszcza czasowniku w czasie przyszłym, kiedy my dokładnie wiemy, kto mówi, prawda? Czy to jest mężczyzna, czy kobieta. A tutaj bardzo często miało być niewiadome, że jak oni się kłócą, to ma być niewiadome. W jednym sonecie, w jednym tango to było jasne, że wiadomo, że to ona coś mówi. Natomiast wielu z nich na szczęście było to podane albo w czasie teraźniejszym, bo się kłócą akurat, albo można było za pomocą rzeczowników odsłownych to oddać, żeby czytelnik, tak samo jak anglojęzyczny czytelnik, musi się zastanowić zaraz. Aha, bo to na tym polegają te wojny, prawda? Że w tym momencie nie wiemy, kto kogo o co oskarża. Więc mnie bardzo zależało na tym, żeby polski czytelnik też nie miał za łatwo. I żeby to oskarżenie. Ja też musiałam jakieś decyzje, przepraszam, ale jakąś decyzję podjąć, kto jest tym facetem, kto kobietą, ale to ciekawe, co pani teraz mówi, bo pani mi dała świetną inspirację do tego, żeby coś zrobić z tymi tekstami, bo sobie wyobrażam na scenie, jakby mogłoby właśnie dojść do zamiany i nagle te same teksty wypowiada kobieta, a przecież to powiedział mężczyzna i znowu powtarzasz i znowu jeszcze inaczej i jakby dajesz trzy wersje tej samej, tego samego wiersza, tej samej rozmowy. Jeszcze więcej, ponieważ interpunkcją się tu bawi Ann Carson. Tak. Polska interpunkcja jest inna niż angielska, jednak pewne zasady obowiązują, a Ann Carson połamała zasady interpunkcji. I tutaj też mieliśmy rozmowę z Wałgosią, co zrobić, co z tą interpunkcją, czy całkowicie zlikwidować, czy stosować, łamać polską interpunkcję i czy łamać anglojęzyczną interpunkcję, czy po prostu samemu zastosować jakieś zasady i salomonowym wyjściem postanowiłyśmy, że po prostu stosujemy jej zasady.
prawda? I stąd tu przy interpretacji też było, prawda? Dobrze, no, tak, że ja nie zawsze wiedziałam właśnie, co ma na myśli jakby, czy, no bo to jest kwestia... No bo to zdanie, cóż, życie wiąże się z ryzykiem, tak. Tu się przyda przecinek. No to możemy powiedzieć, cóż, życie wiąże się z ryzykiem, cóż życie wiąże się z ryzykiem. Prawda? Tu, i tych możliwości to są dziesiątki, no a zasada tłumacza taka podstawowa to jest no przestrzegać Ingardena. Jak jest miejsce niedookreślone, to je zostawić też w języku angielskim niedookreślone, prawda? Więc, dlatego tak. Fajnie samemu do tego zajrzeć i przeczytać po swojemu, bo to na przykład jak ja czytałam, to jest jakaś narzucona w tym momencie interpretacja, wasza może być zupełnie inna. Więc... Mm-hmm. Tak, ale to jeżeli się pani takie wyznanie, to tak, bolało. Ale dlatego było warto, bo jakby nie bolało, to A odnośnie czytania na głos dzisiaj tych fragmentów, ja to już wtedy mam pytanie, czy łatwo było ci tą interpretację znaleźć? Nie, bo właśnie przez to, że było tak wiele możliwości, to ja czasem mam wrażenie, że trochę właśnie poległam na tym, że w końcu wybrałam jedną, ale się zastanawiałam, czy tamta nie lepsza. Trzeba po prostu podjąć jakąś decyzję w moim przypadku, czy w to iść, czy w coś innego, bo nie zawsze to dla mnie było tak, jasne. Nie można pierwsza. Nie można polecieć Ingardenem do końca. No nie, to już się czyta, to nie. No tak, zostały też miejsca niedokreślone, tak. Zostały, prawda, że tam zostały, to jest fajnie, że wyczytałem. No i to jest to właśnie do wielokrotnego czytania, wielokrotnej interpretacji, do powrotów i takie strasznie właśnie w tych aspektach tangowe, tak, że te role nam się często wracają i musimy jednak to zacząć inaczej interpretować. Po czasie można przyjść jeszcze jakoś inne. Ale też bardzo fajne jest czytanie takie genderowe, bo po tym poprzednim spotkaniu z czytelnikami nasz przyjaciel przyszedł i kazał sobie wpisać dedykację, bo mówi, to dostał od swojej partnerki, dostał jako prezent. Nasz przyjaciel fotografii, którego szalenie cenimy, i ja mówię, ojej, to bardzo się cieszę, nie widziałam, że tak robisz poezję. On mówi, nie, ja jestem tym mężem, bo się rozstał z pierwszą żoną. Ja jestem tym mężem. Ja się dowiem wreszcie, co moja pierwsza żona o mnie ze stworzenia myśli. Więc to było też takie ciekawe, prawda, taka interpretacja, że bo to nie jest wojna światu. To nie jest wojna, w której płci się nawzajem wykluczają, tylko że to jest możliwość wysłuchania się po nawzajem, prawda? Takich różnych głosów. To tak jak niejedna Demeter się czegoś tu o sobie dowie, prawda? Niejeden Hades by tu się odnalazł, ale też właśnie nie jeden mężczyzna i nie jedna kobieta, bo to też robi. Że to jest taka okazja takich usłyszenia, tych takiej polifonii. I to jest polifonia wieloznaczna. Ponieważ za każdym razem, jak czytamy, będziemy słyszeć inaczej te głosy, prawda? To jest duża wartość chyba tej poety, która sprawia, że człowiek nie zauważa przystanku i stacji kolejowej. No właśnie, ja chciałam jeszcze, skoro byliśmy przy frustracjach, bądź trudnościach, bądź bogactwu możliwości, to chciałabym porozmawiać chwilę o samym procesie wydawania tej książki, bo ona też jest bardzo ciekawie wydana graficznie, bo takie mam przekonanie. I też jest nieoczywisty sposób, w jaki to rozwiązaliście. Czy zechciałbyś powiedzieć kilka słów o tej pracy? Co może nie jest szczególnie pasjonujące, bo to jest w pracy wydawniczej jest gdzieś tam rzeczy takich technicznych do wykonania, ale to w ogóle była rzeczywiście, no to się często mówi, często się słyszy, że tak jak rozmawiamy o kilka częściach, że wyjątkowa książka. Ale wyjątkowość tego tekstu i pracy nad nim, zamiany go w polską wersję językową, polega też na tym, to się zdarza bardzo rzadko, że ona strasznie uwodziła poszczególne osoby, które pracowały nad tą książką. No to jest rzecz o uwiedzeniu. Otóż to się działo w praktyce. I też tak bardzo tangowo to się działo, bo kiedy my już z Małgosią Wronską wiedzieliśmy, taka ekscytacja w nas już zdążyła okrzepnąć, wiedzieliśmy, że będziemy to obrali na warsztat, no to zaczęliśmy myśleć o tym, jak to zamienić na, jak to zrobić po polsku. Państwo chyba nie mieli okazji obejrzeć oryginału. Ja
Staram się naprawdę ograniczać jakieś złośliwe uwagi. No ale kładka taka zachowawcza, wiktoriańska. No, to wszystko jest, znaczy punkt odniesienia nie był wysoko postawioną poprzeczką, ale poprzeczka była gdzie indziej wysoko postawiona. Tutaj jest, Państwo tak nie będą precyzyjnie widzieli, ale tu układ stron jest dość wąski. No, format jest taki dość wąski, tego w polskim nie jest, nie dało się zachować w żaden sposób. I mieliśmy przez około 2 miesiące, bo mieliśmy jakieś pierwsze pomysły, spotkania z projektantką i ciągle coś nam skrzydało. Przez 2 miesiące nie mogliśmy dojść do ładu, do zgody, jak ma być format, jaka wielkość. Tamten w kilku miejscach, jak ma złość, wersy nam przeskakiwały nie tak jak u Carson w oryginale. I rzeczywiście był też opór taki, czuliśmy opór w projektantce, że ona nie czuła tego. Odłożyła na jakiś czas, myśmy też przeszli do innych zajęć. W pewnym momencie, tuż u progu wakacji, w ubiegłym roku, w okolicach czerwca, nagle bam. Zaproponowaliśmy jakieś rozwiązanie, ona natychmiast to weszła. Później font, czyli czcionka, do książki dość szybko nam się... I nagle to popłynęło. Ale też powiedz o tych znaczkach, bo to jest rewelacja. A tak, no, tak. To jest też rewelacja. Tak, to jest też, trzeba było oczywiście... Bo każda to wszystko ma kolosalne znaczenie, prawda? Tak, co się mieści na stronie, co się mieści w wersie. No a niestety w języku polskim nie zawsze... I na przykład wymyśliła, że każda strona jest za pomocą takich znaczków graficznych przekazana, czy to będzie odległość tak. Między lasami, czy między stronami. Są tego typu takie informacje, prawda? Taki mały przewodnik, to jest bardzo fajne, tego, że ma w oryginale. I oczywiście jak się poprawkę wykupuje, to wydawca czy agent proponuje, żeby samą okładkę. Tak. No myśmy od razu wiedzieli, że to jest niemożliwe. Że się nie zgadzamy, bo ja uważam, że to na przykład słodko-gorzki też się troszeczkę zmienił, ale jednak nie jeden koniec, prawda? No nie wiem, pozostali w tej poetyce. Tak, a ta wersja polska uważam jest o wiele nowocześniejsza, prawda? Tak. To jest bardzo nowoczesna poezja. Bo to jest też ważne. Dla mnie jako dla tłumacza to w ogóle ja tu nie uczestniczyłam w kształcie graficznym, ale dla mnie jako dla tłumaczki to jest bardzo ważne też ten etap, prawda? I to, co Ania Witkowska zaczęła właśnie, też się dała umieść w pewnym momencie. Tak, absolutnie. Że Ania też się dała umieść. I tak, a później już poszło jak składka. Potem już tak, jak ten format pomyśleliśmy. To takie oczywiste rzeczy, prawda? Ale tu chodziło o to, żeby linijka się mieściła w linijce, to było bardzo ważne. Taki drobiazg, ale inaczej się czyta tekst, prawda? I nie ma tych obowiązków. Wiedzieliśmy, że ona jest szalenie precyzyjna i tam nie możemy sobie dowolnie pracować długością wersu, sprawdzać kolumny jak chcemy, bo to wszystko znaczy. A ponieważ ona znaczy też forma książki, no więc to było zrozumiałe, że to musi stanowić całość. Rzeczywiście później już tam, jak się nauczyliśmy tańczyć, to tam było to. Jak już to tam poszło. I to też nie jest oczywiste. Przy tego typu rozważaniach, to pierwszym rozwiązaniem dla niej grafika to byłoby puścić taśmę policyjną. Prawda? To od razu byłoby mocno interpretacyjne. Ale Witkowska nie puściła taśmy policyjnej, ale coś jest, prawda? Coś jest, no nie ma tym, prawda, że takie są też niedopowiedzenia tego, że sygnały, są znaki. A nie jest bardzo uważne i to też to jest ważne, oprócz tego, że projektuje książkę, co jest często zajęciem takim dość technicznym po prostu, ona jest też artystką wizualną. Tak, to po prostu 10 lat i ona w ten sposób, ta interpretacja przychodzi dużo łatwiej. Ale to wszyscy się przy tym też trochę bawiliśmy, prawda? Bo z kolei Małgosia jako redaktorka mówi, że skoro na jednym skrzydełku jest ta informacja, Ann Carson urodziła się w Kanadzie, pracuje jako wykładowczyni starożytnej Greki, to zadzwoniła do mnie i mówi, słuchaj, na drugim skrzydełku będzie Olga Kubińska, urodziła się w Polsce, pracuje jako wykładowczyni literatury przekładowstwa i mówi, lecimy po całości. I jak symetria dla Carson, to symetria dla Carson, prawda? Więc też dawaliśmy się uwieść, uczestniczyliśmy w tym tangu, ale też mieliśmy przy tym bardzo dużo takiej uważnej radości, prawda? Takiego zatrzymania piękna, że to nie jest robota techniczna, tylko że to jest
no, że to jest przygoda intelektualna, do której się zaprosiliśmy, prawda? Że Carson nas zaprosiło, ale że to ma być intelektualne i że to ma być też w sobie mieć coś takiego, no, takiej pogłębionej radości. Ale było frustracji, że o, był ten moment, kiedy miałam poczucie, że jak to kiedyś nasz, mój ulubiony piosenkarz, poeta André Ochodlo zaśpiewał, śpiewając w teatrze na plaży, założył biały szal i zaśpiewał piosenkę, tak bym chciał z balem być. Więc ja miałam taki etap, że chcę być z balem. No ale było warto, bo to jest taki wysiłek, w którym człowiek ma poczucie, że wszedł też w ten tekst, to rozumiem, prawda, we współpracę intelektualną z tym tekstem. A jeszcze zapytam o taki drobiazg. Ona wyszła lubię z załogi. Carson? Wiesz co, ona bardzo prywatna. Tak, ona ma partnera. Ona ma partnera. Natomiast nie wiem, czy ona to sformalizowała, albo ona też bardzo. Bardzo jest oszczędna w tych informacjach prywatnych. Aha, ale też z drugiej strony bardzo je upublicznia te, które wybierze, ponieważ traktuje, jak powiedziała tutaj taki dam cytat niedokładny, ponieważ traktuje swoją biografię jako element twórczości. Więc ona się dzieli tym, co chce, to co jest jej potrzebne, prawda? Tak, tak, tak. Natomiast no, tak. Że to jest dla mnie po prostu o tyle własne. Natomiast to nie jest takie występowanie na ściankach i prezentowanie się na Instagramie, prawda? Tylko jako element twórczości, jeżeli jako tworzywo, to jak jest jej potrzebne. Chyba to było być może. Nie, nie jest. Znaczy nie wiem, jaki ma status ów partner, ale na pewno jest. Nazywa się Robert Kelly i tworzą razem, bo z tego co wiem, to na New York University robią wspólnie kurs Crazy Friday, także jakoś też tworzą, a także te inscenizacje tekstów tworzą wspólnie, przy czym tekst jest Carson, a jako że, bo dziennikarze i krytycy koniecznie chcieli się dowiedzieć, jaka jest jego rola, no i Carson się wkurzyła i ostatecznie powiedziała, że on jest the randomizer. I to jest oficjalna funkcja. Ale status jest, że jest merit. Tak, że jest tutaj. Status jest taki tego pana. Tak, natomiast randomizer jest pisany wielką literą i nie jest to też przypadek, bo Carson mówi, że w ogóle przypadkowość jest czymś bardzo potrzebnym, także w twórczości, nie tylko w życiu, i że zwalnia od, cytuję tutaj, parafrazuję, że zwalnia od tego cholernego myślenia. Ale uwaga, proszę Państwa, no to jest a fictional essay. No nie możemy czytać tego piękna męża przez biografię artystki, prawda? I tak nie. Bo teraz już można. Czasy formalizmu należą do czasów odległych. Strukturalizm poszedł, możemy i tak i nie. I tak i nie. Ale fictional tak. Z fictional tak, tak. Ale to też właśnie to o to chodzi, że nie możemy czytać Ann Carson przez tę książkę, natomiast. Dlatego ja mówię narratorką, dla mnie to co powiedzieć. Narratorką, nie tam jakiś speaking eye czy nieliczna postać, bo to wydaje mi się strasznie sztuczne i krzywdzące dla tego tekstu. Ale ta narratorka, która stanowi swoją opowieść, prawda? Ta narratorka, która z kolei bardzo czerpie mocno z biografii Ann Carson, bo ta narratorka jest nieźle odczytana w starych tekstach. Wskazówka prawda? Ale ta intertekstualność tutaj rzeczywiście, bo mówiliście o tym, że każde nowe odczytanie to jest też inna interpretacja, ale myślę, że warto też jeszcze raz powtórzyć tą, jaką erudytką jest Carson i rzeczywiście jaką radością jest odkrywanie, na przykład dla mnie osobiście, bardzo mnie ucieszyło ten smutny antropolog, bo ja wiedziałam, że chodziło o Claude Lévi-Strauss, który jest autorem Smutku tropików. I potem jeszcze bardziej się ucieszyłam, że znalazłam potwierdzenie, że ten trop był słuszny w przypisach, prawda? Bo to rzeczywiście tutaj cytuję, bo są przypisy w każdym czy w wielu tangach pojawiają się źródła, ale ja wielu na przykład, no gdzie jest tu Austen, Jane Austen, gdzie jest tu
nie wiem, no, wiele źródeł absolutnie jest tak głęboko zakopanych, że trzeba mieć wiedzę Carson, żeby wiedzieć, jak to odkopać, odkryć. Ale wyszukałam tutaj, na przykład jeden z takich moich ulubionych tam jest tango 13. Oto monotypia Edgara Degas, kolczyk z gradachu, przedstawiające głowę kobiety od tyłu. No i to trzeba znaleźć, po prostu ten wizerunek, prawda, to monotypię. I natomiast czytając to tango, to tu zupełnie miałam inne skojarzenia, bo według mnie tutaj jest Orfeusz i Eurydyka. Ale to nie jest potwierdzone nigdzie, więc to jest tylko jakieś tam... Ale są ustawienie figur. Tak, bo on tutaj jest informacja poufna, szukał jej wszędzie. Tak. I to mi się tak skojarzyło, ale mamy Degas. Jest Degas. Cudownie. A tu z kolei w tym trzecim jest Rochester, prawda? Nie, to jest strasznie mocny cytat. Leży przez nazwisko, jest zasugerowane źródło, bo to jest rzecz o zazdrości. Och, nie jesteśmy wrogami, powiedział, kocham cię, kocham was obie. I tutaj jest ten... Krótko cytat, czysto nie pan Rochester zakazał i mówi nam przez niecałe dwie minuty, sycząc odrażająco, że zazdrość może przeniknąć do rdzenia serca. A formuła ta przyszła mu do głowy, gdy siedział otulony piżmem i ambrą paryskiego balkonu, obserwując powrót swojej operowej piękności, spartej na ramieniu obcego kawalera. Czyli dokładnie z Jane Eyre, prawda? Ta scena, kiedy pan Rochester dowiedział się, że dla swojej ukochanej jest tylko źródłem dochodów i standardu życia, prawda? I tu ten pan Rochester nazwisko nam to podpowiada, ale to jest niewiarygodne, prawda? To takie, właśnie to, co mówimy, czemu możemy mówić, że to jest postać literacka, czy możemy mówić, że to jest Anne Carson? Ale my się tu poruszamy cały czas po literaturze jako świecie rzeczywistym. Prawda? Że ten pan Rochester, my wiemy, że to jest postać literacka, ale jak on tu siedzi na tym balkonie i syczy, to ta jego zawiść jest absolutnie nasza tu i teraz, prawda? To jest taka mocna zawiść, nie tylko zawiść, zazdrość. Czysta, żywa, niszcząca wszystko zazdrość. I ona się tak fajnie porusza między tymi cytatami, kryptocytatami, prawda? Dlatego mówię, to jest takie, dla mnie to jest takie właśnie, tak jakbym tutaj siedziała i mówiła sobie, pytała Andromachę, co ona o tym sądzi, że tu jest tą postacią, prawda? To jest takie mocne w tym tekście, że my, dlatego tak uważam, że mamy tu prawo tak przepływać między tym, czy to jest rzeczywistość, czy to jest fikcja, prawda? Bo ona urzeczywistnia fikcję w tym tekście. A to jest duża umiejętność, prawda? Że to jest duża umiejętność, że my nie mówimy bohaterka, tego wiersza, czy bohaterka tego poemu, tylko ta zdradzona, ta intelektualistka, ta zakochana kobieta. To jest strasznie fajne w literaturze. Drodzy Państwo, czy może ktoś jeszcze chciałby o coś zapytać, albo... Jak widzicie, jedno Państwa pytanie i mam 20 minut. Tym razem się zdyscyplinujemy. Odpowiem krótko, tak lub nie? No właśnie, pamiętajcie, że nie ma takich pytań. Można. Są tylko nie przekonują. No nie, to może chyba odpowiedzi tylko wpływają. Mogą bywać ułomne. Jeśli nie ma nikt pytań, to ja jeszcze, może już chyba na koniec powoli. Na koniec, bo już jest późno. Otóż to, chciałabym zapytać o miejsce Carson, bo tak mówiliśmy dużo o tym, jak bardzo jest wyjątkowa, jak bardzo jest odrębna i ja mam takie odczucie właśnie jako czytelniczka, że nie trafiłam wcześniej na kogoś takiego jak Anne Carson, ale zastanawiam się, jak to wygląda w kontekście poezji anglojęzycznej. Czy jest taki termin miejsc wspólnych i miejsc własnych? Czy Carson ma z kimś miejsca wspólne, ale na zasadzie nie tekstów, do których się świadomie odwołuje, tylko jakiś wpływów? Nie wiem. Patrzę na Monikę Szubę i patrzę na Ewę Grandzyk głównie, no ale też naturalnie na resztę. Czy jesteście w stanie jakoś ją, jakieś pokrewieństwa jej wskazać, ją z kimś zestawić, czy zupełnie? Ja przyznam, że to było pytanie przygotowane, musiałam się trochę zastanowić.
I takie tropy, ja już mówiłam o tym, że na przykład te eksperymenty mi się kojarzą właśnie z Williams Johnsonem między innymi. Jest jeszcze taka para amerykańskich poetek, to są dwie siostry, Susan Howe i Fanny Howe. I one też bardzo tak pomiędzy gatunkami się poruszają, przemieszczają. Więc ja nie powiedziałabym, że to są inspiracje Carson. Nie, ona myślę, że jest rzeczywiście bardzo osobna, ale jakbym miała taką konstelację gdzieś stworzyć, że Carson i gdzie można by się odnieść, czyli właśnie jest Johnson może, tutaj może Susan Howe, Fanny Howe, a z kolei to eksperyment, czy forma, tak, zabawa z formą, a jeśli chodzi o tą jego, o tą, ten klasyczny, to tło, prawda, to, że ona na przykład tłumaczy Safonę, jest Alice Oswald, poetka angielska, która obecnie jest wybitna, absolutnie wybitna poetka, która teraz od 2019 obejmuje katedrę, objęła katedrę Professor of Oxford Poetry, tak? Professor of Poetry in Oxford, czyli jest bardzo prestiżowe stanowisko. I ona na przykład ma jeden z jej zbiorków to jest Memorial i to jest tłumaczenie Iliady Homera, natomiast to nie jest tłumaczenie bezpośrednie, tylko właśnie takie asocjacje. Tak. Właśnie. W języku polskim Alice Oswald już funkcjonuje. I jeszcze pomyślałam o tych właśnie epistolarnych elementach u Carson. To z kolei poetka, która dwa lata temu, w 2020 niestety odeszła, urodzona w Stanach, kształcona na Uniwersytecie w Michigan i Ann Arbor, Ann Stevenson, która większość życia spędziła w Anglii, trochę w Szkocji, ale większość jednak mieszkała w Durham. I Ann Stevenson w 1974 wydała zbiorek Correspondences, czyli korespondencje albo listowne, albo powiązania, bo to jest A Family History in Letters. I rzeczywiście fascynujący sposób to jest taka rodzinna książka, rozpoczyna się z drzewem genealogicznym i to jest fikcyjna zupełnie rodzina. Jan Stevenson też wymyśla różne historie, które się tam wydarzyły i w takiej formie wierszolistów właśnie opublikowania. Więc jakby dla mnie tak na szybko trochę, to są takie jakieś... I też tłumaczka. Też współcześniająca literaturę dawną. Tak. To mogły być pokrewieństwo. Pokrewieństwo. Takie powinowactwo. Tak. Myślę, że o polskiej literaturze, tak to myślę, jakby... Bo mi się wydaje, że to też jest bardzo ciekawe, że też dla kobiety, prawda, na twórczyni jest bardzo trudno zająć takie miejsce, o którym właśnie teraz pani mówią, to znaczy też kogoś, kto jest też takim autorytetem intelektualnym, prawda? To jest takie trudne dla zdobycia miejsce. Ja myślę, że w polskiej literaturze w tej chwili też toczy się taki proces, żeby kobieta też mogła być takim jakby autorytetem na polu zarazem literatury, jak i takiego uczonego wywodu, na przykład takiej uczonej literatury. I jak myślę tutaj, może akurat w polskiej literaturze, w poezji tego nie widzę tak za bardzo, ale na przykład bardzo jest ciekawy esej, taki literacki, uczony zarazem, na przykład dla mnie taką wspaniałą książką, pisarką, to jest była Aleksandra Lipczak, prawda, teraz tak, Laila, czyli Nos, to jest opowieść o Andaluzji, hiszpańskiej Andaluzji, o związkach kultury arabskiej i hiszpańskiej. I to jest też niezwykle ciekawa literacka książka, ale też znakomita erudycja jest. I mam wrażenie, że tutaj Anne Carson wydaje się pod tym względem zupełnie nadzwyczajna, prawda? Jest wybitną literatką, jest wybitną... Ale też... Eros Łokrotowski to był jej doktorat, tutaj pani może każdemu takie doktora napisać. I ta dwójność, to znaczy ta swoboda, w jakiej ona
jednocześnie porusza się tym skrzydle intelektualnym, poznawczym i literackim, jest niewiarygodna. Ale ja myślę, że kobiety próbują to sięgnąć, tak jakby też na polskim gruncie też. Chociaż chyba nie poezji. Chociaż może być tak tyle, bo też czytałam taką, jest taka mała książeczka Elizy Kolskiej, i ona spisała swoje sny, są takie małe poetyckie teksty, które jednocześnie są niewiarygodnie erudycyjne. To jest strasznie zabawne, śmieszne, erudycyjne i zapis snu, one tylko liryczne, więc już kombinacja zupełnie niesamowita. Ale to dlatego wydaje mi się, że to jest taki ważny głos w literaturze polskiej, bo to jest taki punkt odniesienia, prawda? Że wasze tego potrzebujemy, jest tak naprawdę. A nie przemądrzały, bo ona tu nie epatuje niczym. Ona emanuje tą integracją, ale nie jest to po to, żeby nas onieśmielać, tylko że to jest taka tożsamość tej bohaterki, prawda? Że ona jest naprawdę. Ja już to, przepraszam, sama z siebie splagiatuję, ale zobaczcie, jak mam jej w języku, tego brakuje. Ona nie jest za pan brat z Adnoma, ona jest za pani siostrę z Adnoma, prawda? Że to jest takie fascynujące, że te postaci są częścią tego doświadczenia. To nie jest tylko na zajęcia na uniwersytecie, to nie jest od 9 do 17, to nie jest weselia, to jest część tej tożsamości, prawda? Że ta wielka literatura i te nasze trzewiowe doznania codzienności sprawiają się w jedno, pod warunkiem, że to jest, że się w tym zagłębimy, że to jest część nas. Tak, ona w sposób niesamowity, tak. Jakby można by powiedzieć, też posługując trochę językiem tak, psychoanalizy, jakby miesza te wąskie libidalne, prawda, z racjonalnymi, intelektualnymi w sposób bardzo odkrywczy. A też zobaczcie, jak nas prowokuje, bo to że tutaj będziemy zmierzać ku końcowi. My nie lubimy często takich spotkań. Konkretnie to jest nasze pierwsze. Tak? A więc nie za często. Ale jak o tym rozmawiamy, to też my się bardzo chcieliśmy też z Państwem spotkać, jakby to rozmawiać, bo mogliśmy przy wilku usiąść przy stole, prawda? Sam wiedział sobie, czy coś sobie o tym porozmawiać. Natomiast wydaje mi się, że to, co ona pisze, to w jaki sposób ona pisze, w jaki sposób ona myśli, to jest dla mnie i chyba dla nas też, skoro przyjęliście zaproszenie, i dla uniwersytetu, że my się nie spieszymy tutaj. My sobie spotykamy się i robimy sobie nie wykład, tylko rozmowę razem z Państwem. Państwo jesteście w sytuacji nieuprzywilejowanej, ponieważ nie dostaliście tych tekstów wcześniej, prawda? Więc tylko was tak uwodzimy trochę, że może ktoś zechce przeczytać tę książkę, czy wersję angielską, żeby się zapoznać z Ann Carson. Ale przede wszystkim chodzi o to, że to jest oferta spotkania takiego partnerskiego, że rozmawiamy o trudnych rzeczach, bo rozmawiamy o życiu. I rozmawiamy o życiu na podstawie literatury, ale że to ta literatura jest życiem, że to jest coś bardzo, bardzo ciekawego. Tak nas po prostu uwodzi ta. Bardziej chyba Ann Carson niż Piękno Męża. To może na koniec jeszcze zostawię jako taki punkt do, nie wiem, przemyślenia, czy do przygotowania już na własną rękę, bo sama Carson w ogóle bardzo późno debiutowała, bo 40 już. I w jednym z wywiadów przyznawała, że ona wcale nie pamięta, żeby pisała od jakiegoś bardzo młodego wieku, że tak naprawdę rysowała od młodego wieku. I że kiedy myśli o sobie, to myśli o sobie bardziej jako o artyście od obrazu niż o twórcy, może tak lepiej. Twórcy nie tyle od słów, co od obrazu. I myślę, że to też jest tutaj bardzo, bardzo istotne, że ta cała erudycja, bezmiar wiedzy, umiejętność łączenia pozornie szalenie odległych porządków i utworów składa się w jakiś taki obraz, który widzimy, który dlatego może to jest tak sugestywne i przejmujące i sensualne doświadczenie pracowania z twórczością Carson. Bardzo Państwu dziękuję za udział w rozmowie i za to spotkanie.
I Państwu też bardzo dziękuję za spotkanie i za udział i mam nadzieję, że do zobaczenia w kolejnych odsłonach. Dziękuję Państwu.